O, dzień dobry panie Krzysztofie. A dzień dobry. Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj szybka sobotnia robota w postaci montażu sterowania do ogrzewania podłogowego. Zanim przejdę do samego montażu, chciałbym, żebyście rzucili okiem na inwestycję, którą wykonywałem jakieś 2 lata temu wspólnie z moimi pracownikami, z moim zespołem, czyli wykończenie domu do standardu premium. Wy jako widzowie też mieliście okazję oglądać filmy z tej inwestycji, jak powstaje to wnętrze, są one na moim kanale. Inwestycja była wykonana jakieś 2 lata temu, tak to moi drodzy wygląda teraz i tak to moi drodzy wyglądało zazwyczaj. Tak wyglądały roboty spod ręki firmy Remont For You. Myślę, że teraz hejterom po tych kilku zdjęciach cebula się w kieszeni otwiera. Szybka kawa i biorę się do roboty. No i dobra moi drodzy, jak już się naoglądaliście, no to przechodzimy do montażu. Dzisiaj będę montował system firmy Tech, podobnie zresztą jak u mnie, z tym, że z taką różnicą, że u mnie był system bezprzewodowy, tutaj będzie system przewodowy. Dużo prostszy w montażu, dużo prostszy w budowie i w ustawieniu. Sercem tego systemu będzie listwa L10, którą właśnie tutaj widzicie na ekranie. Ta listwa może obsłużyć Wam do 10 stref, jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe. Bardzo prosta w budowie, bardzo prosta w montażu, obsługuje jeszcze dodatkowo styk beznapięciowy do kotła oraz jedną pompę. Czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o proste instalacje, a tutaj właśnie taka jest, bo jest 100% ogrzewania podłogowego, no to w zupełności wystarczy, nic więcej Wam do szczęścia nie potrzeba. Jeżeli chodzi o regulatory pokojowe, to inwestor wybrał regulatory dedykowane R10S+, w kolorze czarnym. Pomówimy sobie troszeczkę o nich później. Tutaj teraz chciałbym tylko zaznaczyć, że są to regulatory przewodowe, które do podłączenia potrzebują 3 przewodów. To jest bardzo ważne, czyli musicie mieć 3 przewody, jeżeli chodzi o instalację do sterowania. Jeżeli chodzi o montaż tych regulatorów na ścianę, no to ja je zamontowałem na taśmę TESA. Według mnie osobiście poprawny montaż, możecie pisać co chcecie w komentarzach. U siebie w domu też tak zamontowałem, nie widzę żadnych przeciwwskazań, dlatego bo są to rzeczy lekkie, są to rzeczy takie, którymi nie szarpiemy, nie wieszamy na tym żadnych tam, nie wiem, ręczników i tak dalej, to po prostu spokojnie wytrzyma. Podłączenie tych regulatorów jest opisane czytelnie w instrukcji obsługi i montażu, tak więc możecie sobie zajrzeć, jeżeli takowe wybierzecie. Ja dodam od siebie, że no u mnie akurat były przewody 3-żyłowe, czyli brązowy poszedł na plus, niebieski na minus, a żółto-zielony poszedł na przewód sygnałowy, który to daje nam sygnał do listwy zwrotny, jeżeli chodzi o właśnie komunikację. Siłowniki termoelektryczne montuję na rozdzielaczu, tutaj akurat no, dokręcam palcami, według mnie to spokojnie wystarczy, nie używam do tego typu rzeczy żabek, dlatego no, z obawy tak naprawdę przed uszkodzeniem tych siłowników. Tutaj inwestor ma akurat szafkę duo do rozdzielacza, czyli jest to szafka z przeznaczonym miejscem na listwę do sterowania podłogowego i listwa L10, jak zresztą wszystkie listwy Tech, z tego co mi wiadomo, ma możliwość montażu na szynie TH35, czyli tak naprawdę montaż rozwiązałem w sekundę. Podłączenie tej listwy, moi drodzy, jest bardzo proste i każdy, kto ma zdolności takie podstawowe, jeżeli tam lubi sobie w domu co nieco podłączyć, myślę, że nie będzie miał z tym problemów. Wszystko jest opisane na listwie, warto oczywiście zajrzeć do instrukcji obsługi, żeby sobie poczytać, ale tak naprawdę wszystko jest czytelnie tutaj opisane na listwie, zresztą jak w każdej tak naprawdę listwie i sterowniku Tech. Wszystko proste, czytelne, dlatego akurat lubię tą firmę. Jeżeli chodzi o dół i maksymalnie tutaj lewą stronę, to podłączyłem styk beznapięciowy, u mnie akurat w układzie normalnie otwartym, to jest bardzo ważne. Następnie zasilanie, pompy nie podłączałem, dlatego bo tej pompy po prostu nie ma. Tutaj pompa kotłowa tłoczy nam podgrzaną wodę do podłogówki, nie ma dodatkowego sprzęgła w kotłowni, nie ma dodatkowej grupy pompowej, tak więc tak to moi drodzy
wygląda. Regulatory podłogowe podłączamy zgodnie z polaryzacją od góry, siłowniki termoelektryczne podłączamy sobie zgodnie z instrukcją od dołu. Trochę gmatwanina przewodów, tutaj akurat strefa szósta tak naprawdę najwięcej ma siłowników podłączonych. Tak to po prostu wygląda, obudowa się mieści, jakoś to tam w miarę wygląda. Jeszcze tutaj na sam koniec pospinam te przewody, żeby też wyglądało to w miarę estetycznie. Na koniec, już jak wszystko jest podłączone, zdejmuję zabezpieczenia siłowników termoelektrycznych i zaczynam programowanie tutaj wszystkiego. Jeżeli ogrzewanie jest załączone i któraś strefa jest załączona, no to tak jak widzicie tutaj na filmie, no, załącza się dioda od danej strefy i informuje nas o tym, że tak naprawdę no, ogrzewanie akurat na tej strefie już działa i podłoga zaczyna się nagrzewać. Tak to, moi drodzy, wygląda. Sterowniki bardzo malutkie, no, niewiele odstają tak naprawdę, jak widzicie, od ściany. Jak już mamy wszystko podłączone, to teraz możemy sobie przejść do regulatora i teraz zrobię Wam taki skrócony kurs, jak korzystać z takiego regulatora pokojowego. Regulator jest wyposażony w 4 przyciski: exit, strzałka góra-dół oraz menu. Kliknięcie pojedyncze jednego przycisku, obojętnie jakiego, podświetla nam sterownik, tak? Po wejściu sobie w menu ustawiamy sobie godzinę, tak? Czyli godzinę i minuty, to jest bardzo ważne, żeby to dokładnie ustawić. Następnie ustawiamy sobie temperaturę dzień i noc oraz godzinę, od której godziny dana temperatura ma się załączyć. I to możemy sobie ustawić naprawdę dowolnie, możemy, nie wiem, temperaturę dzienną ustawić sobie od 7, 8 albo nawet od 8.33, jeżeli mamy taką oczywiście ochotę. Następnie po ustawieniu tych temperatur dzień i noc przechodzimy sobie dalej, jest akurat możliwość ustawienia histerezy danego pomieszczenia. Ja akurat przy podłogówce polecam Wam histerezę jak najmniejszą, tutaj akurat 0,2 stopnia, według mnie jest ok. Następnie po przejściu dalej mamy możliwość załączenia czujnika podłogowego. Tutaj takich czujników nie ma, dlatego ja po prostu domyślnie ustawiam, że one są wyłączone. No, kolejna opcja, ostatnia już, no to oczywiście blokada rodzicielska, która umożliwia nam zablokowanie tego sterownika w stanie uśpienia, żeby po prostu dzieci nam temperatury nie zmieniały. Jeżeli chcemy przejść sobie w pracę ręczną, ustawiamy sobie daną temperaturę strzałkami, na przykład 21,5 stopnia oraz od razu po ustawieniu klikamy przycisk raz menu, wtedy regulator przechodzi sobie w tryb ręczny. Jeżeli chcemy wyjść z tego trybu ręcznego, ustawiamy sobie temperaturę przyciskami góra-dół oraz klikamy exit. Wtedy regulator wychodzi z trybu ręcznego i przechodzi w tryb dzień-noc. Tak to, moi drodzy, wygląda. Po przytrzymaniu przycisku menu przez 3 sekundy wchodzimy sobie w tak zwane głębsze menu. W tym menu możemy sobie ustawić, skalibrować czujniki, obydwa, zarówno ten podłogowy, jak i ten, który jest wbudowany w regulator, tak więc to jest bardzo ważne. Oraz mamy do wyboru jeszcze kilka innych opcji, tutaj nie będę Wam tego tłumaczył, bo jeżeli jesteście zainteresowani tym regulatorem, spokojnie sobie instrukcje w internecie znajdziecie. Zresztą linki do tych elementów użytych właśnie przy tej instalacji będziecie mieli w opisie pod tym filmem. Tak więc odsyłam Was do opisu. Na koniec, moi drodzy, to, co interesuje Was zawsze najbardziej, czyli finanse oczywiście, tak? Ile to wszystko kosztuje? Moi drodzy, firma Tech akurat zrobiła pewne ułatwienie, bo u nich na stronie jest konfigurator do konfigurowania systemu ogrzewania w domu i możecie sobie wejść, jeżeli też jesteście zainteresowani, skonfigurować sobie system do swojego domu, tak? Żeby po prostu pasował pod Wasze potrzeby. Konfigurator jest bardzo intuicyjny, ja też z niego korzystałem przygotowując ofertę akurat dla tego klienta, u którego montowałem te regulatory przed chwilką, widzieliście na filmie. I to też jest pewne ułatwienie dla mnie, bo wygląda taka oferta bardzo elegancko. I teraz tak, przechodząc przez cały proces, klikając ilość elementów, które ja tutaj zużyłem, widzicie, że to wszystko kosztowało 3200 zł, nieco ponad netto. Oczywiście cena jest ceną w katalogu, ja zapłaciłem troszeczkę mniej, dlatego, bo mam już wybudowaną grupę rabatową u sprzedawców, u których to wszystko po prostu kupuję. Tak więc tak to, moi drodzy, wygląda. Tutaj cenę zrobiły regulatory, tak naprawdę, bo to są drogie regulatory. Wy u siebie w domu
domu. Jeżeli potrzebujecie taki system, możecie wybrać tańszą opcję i zaoszczędzić w ten sposób kilka grubych set złotych. Tak więc tak to, moi drodzy, wygląda. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania, to tradycyjnie zapraszam Was do komentowania. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!